Witam was bardzo serdecznie w drugim, znaczy właściwie nie w, co ja mówię, w drugim, nie w drugim, w szóstym już świecie. Natomiast chciałem wam od razu zaprezentować drugą misję. Uważam ją za taką w miarę łatwą w porównaniu z następnymi, które tutaj będą. Auto już sobie zakupiłem, jest to Dragstar. No i zmieniłem mu taki, zmieniłem mu kolor na właśnie taki taką czerń z logiem Buzzing Cars. I ta misja będzie polegała na tym, aby tego kolesia zniszczyć. W tym celu musimy uderzyć w niego 4 razy. Nie wiem, jak jest na innych poziomach trudności. Chyba na niższym poziomie trudności wystarczyły 3 uderzenia, ale tutaj no, musimy już mieć wyczucie na 4. Na pewno też nie możemy pozwolić mu uciec, aż potem będziemy go szukać nie wiadomo ile. Najgorsze jest to, że on te swoje zakręty robi, no, dość płynnie. My musimy jednak uważać, dość mozolnie nam idą manewry. Jemu idzie to naprawdę, o cholera, szybko. Ale wydaje mi się, że mój pojazd jest jednak szybszy od jego pojazdu. No jest to tego typu misja, gdzie te pierwsze auta nie będą możliwe do wyboru. Ej, ej, ej. Dobra, nasze auto oczywiście też traci części w momencie, kiedy w niego uderzamy. Dlatego musimy uważać, aby jednak, o, właśnie. Aby nie uderzać o jakieś barierki. Gdzie on się podział? O, udało mi się go zniszczyć. No, przyznam, że to było dość ryzykowne, bo już miałem mało części. Ale zobaczmy, czy dużo punktów dostaliśmy za to. No, trochę dostaliśmy. W razie czego będziemy mogli to poprawić. Dobra, a teraz przejdźmy do następnej misji. I kolejną naszą misją będzie misja 6.1. Tak ją sobie wybrałem. Będziemy tutaj strażnikami ciszy. I nie będziemy tutaj walczyć z tymi zielonymi typkami, a z robotami muzycznymi, które hałasują i nie pozwalają mieszkańcom wypocząć. Jak im w ogóle przeszkodzimy? Przeszkodzimy im armatką wodną. Najpierw jednak rzecz jasna trzeba ją zdobyć. I to mniej więcej wygląda w taki sposób, że jedziemy do naszej głównej bazy, gdzie właśnie ta armatka się znajduje. Dajemy ją do swojego asortymentu i dalej już, no jest chyba wiadomo, wyruszamy w teren. No właśnie, tylko najpierw trzeba ją znaleźć. I tu jest też taki problem, że mamy 7 wiosek do odwiedzenia. W 7 wioskach właśnie są te roboty. Głównym problemem jest to, że jedna wioska jest bardzo odseparowana od pozostałych i to powoduje, że możemy jej nie znaleźć tak szybko, jakbyśmy chcieli. Niemniej postaram się to zrobić. No i oczywiście musiałem wjechać w to, bo jak żeby inaczej. I tego co pamiętam, to było tutaj, znaczy ta armatka. Najpierw szereg bezsensownych przeszkód. No i dobra. Półtorej minuty około zajęło nam szukanie tej armatki. Nie ma żadnego przycisku, którym jej używamy. To jest kwestia podjechania na odpowiednią odległość. No i dobra, i teraz. Teraz musimy się cofnąć, bo zresztą i tak nie mamy żadnej innej drogi, którą moglibyśmy wybrać. No i co? I przystępujemy do tego uciszania. To jest chyba jedna z takich najdłuższych misji tutaj.
Dlatego też nie chciałem brać jej na sam początek. No tak, musiałem znowu wjechać niepotrzebnie. No i dobra, pierwszego robota mamy z głowy. Teraz się zastanawiam, czy tam po prawej stronie coś się znajduje, czy jest to po prostu pusta uliczka. No właśnie, tego nie wie nikt. Co by tu mogło się w sumie znajdować? Może jakaś wioska, a może. W sumie nie wiem. Na razie nie widzę tutaj niczego szczególnego. Tam widzę jakąś wioskę, ok, idziemy im pomóc. No i drugiego robota mamy z głowy. Tak więc wiecie, poruszanie się wzdłuż tej ulicy niewiele daje, bo po jakimś czasie właśnie zauważymy, że jeden robot nam jeszcze został do obezwładnienia. I pamiętam, że tutaj była osobna ścieżka właśnie do jeszcze jednej wioski. Okej, już trzeci z głowy. Dobra, wycofujemy się. Którędy ja jechałem? Chyba tą drogą powinienem teraz jechać. Chociaż. Zaraz, zaraz. No tak, ja i moja orientacja w terenie to jest po prostu coś pięknego. Oj, coś mi się wydaje, że jednak źle pojechałem. Dobra, mniejsza z tym. Jakieś skróty tu będą, czy coś w tym stylu. Dobra, tu już załatwiłem sprawę. Teraz kieruję się. Cholera, no właśnie, gdzie się mam kierować? Tam byłem. Czyli jednak dobrze chyba jechałem, no ale mniejsza. Musi być jakaś wioska, w której gra robot. Gdyby to jeszcze było słychać. No ale tu nie za bardzo jest to słychać. Musimy się domyślać. Nie ma żadnych też wykrywaczy tego. Co też nam ułatwia, utrudnia nam sprawę. No, ale tu to raczej nie byłem. No dobra, więcej niż połowa robotów została już ujarzmiona. Jeszcze zostały nam ostatnie trzy. Okej, z tym też sobie już poradziliśmy. Może ja ominę te barierki jakimś skrótem. Naprawdę nie mam zamiaru tracić czasu na takie omijanie tych barierek, tak zygzakiem czy tam innym sposobem. Dobra, dwie ostatnie wioski. No i dobra, została nam ostatnia. No i właśnie, gdzie ona może być? Podejrzewam, że to jest ta ukryta. Chyba, że tę ukrytą już znaleźliśmy, ale w to raczej wątpię. Tutaj akurat wolę się posuwać wzdłuż drogi, bo no nigdy nie wiadomo, czy ta wioska nie jest gdzieś ukryta z tymi głazami. Pamiętam, że jakaś właśnie była w pobliżu. Tam jest zablokowana droga i jak pewnie pamiętamy, zablokowane drogi wcale nie oznaczają, że są takie do końca zablokowane. No. I ostatni robot nam został. No, uporaliśmy się 6 minut i 10 sekund. O, rekord, czyli w sumie mam trochę więcej punktów niż przedtem. Wyścig. Wyścig może będzie następną misją, wbrew temu, że ma
czwarty numer dopiero. No dobra, no to weźmy wyścig, bo trzecia misja jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich. No i ścigamy się z czasem. No dobra. Poprzednie misje nas tutaj trochę... oswoiły z tymi kamieniami. Tu też jest ich dość pełno. Ale już podejrzewam, że ta trasa mi się nie spodoba. Zresztą w tych wyścigach i tak chodzi tylko o to, aby odpowiednio w odpowiedniej kolejności przejechać przez barierki. Poza tym mam ten luksus, że udało mi się pobić rekord i to dosyć znacznie w tym gaszeniu tych robotów, więc tutaj akurat aż tak mocno starać się nie muszę. No ale jak będzie okazja wyprzedzenia tego Ghost Cara, na pewno to zrobię. Głównym problemem jest tutaj to, że mamy... tutaj są dwie takie podchwytliwe... dwa podchwytliwe miejsca. Pierwsze to jest właśnie ta trawa, która z pozoru przypomina na trasę, którą nie powinniśmy jechać. A po drugie to... tam mieliśmy taki kamienny jakby krąg, cholera, taki kamienny most jakby, który robił to, znaczy przez niego przejeżdżamy dwukrotnie, raz z tej strony, raz z tamtej, to też się może pomylić. Poza tym raczej trasa się niczym nie wyróżnia, poza właśnie takimi porywistymi zakrętami, z których trudno wyjechać. No dobra, nie popisałem się tutaj za bardzo. Nie powiem. No więc trzecią misję będę musiał już wykonać no dość dobrze, albo po prostu powtórzyć tę czwartą. No więc ostatnia misja będzie misją na czas i będziemy mieli około 2 minut na uratowanie Bloopich, którzy tutaj zostali uwięzieni na tych maszynach. Swoją drogą, czy oni naprawdę nie mogą po prostu zejść stamtąd? No dobra, za bardzo się czepiam. No więc maszynę, która jest odpowiedzialna za dezaktywację tych drugich maszyn, no już mamy do siebie przymocowane. Dalej, nie mam czasu zbytnio. A no tych maszyn śmierci jest już 5, ogólnie jest ich 6, jedną udało nam się dezaktywować. I najbardziej wkurzający element tej rundy, rury, których nie da się w ogóle ominąć. Trzeba jechać określonym szlakiem. Zawsze mam tego pecha, że jeden bloopie gdzieś tam zostaje, nie mogę go odnaleźć. A oni ponoć są bardzo blisko siebie, uwięzieni. Tym autem też czasami nie można wykręcić, tak jakby się chciało. Dobra, tam widzę kolejnego. No dalej! No i... co za idiotyzm z tą skrzynką. No... straciłem na tym swój cenny czas. Dobra, teraz ty. Okej, jeszcze 2 nam zostało, tylko musimy ich znaleźć. To jest najgorsza rzecz, znaleźć ich. Tam widziałem jakiegoś, ale no trzeba tam znaleźć jeszcze drogę. Najgorsze jest to właśnie, że ich widzisz, a nie wiesz jak do nich w ogóle dojechać. No dobra, już chyba raczej nie wygram tego. Ech,
Naprawdę nie trawię tej misji. To jest jedna z najgorszych misji, jaka tutaj w ogóle istnieje. Dobra, restartujemy. Jeszcze raz. W to sobie zagramy. Dobra, nie, bo kurde, źle... Dobra, do 3 razy sztuka, tam się nie popisałem za bardzo, po prostu straciłem zbyt dużo czasu. Teraz już będę wiedział, żeby tego miejsca w ogóle nie odwiedzać, bo tam po prostu nic nie ma. No okej, ale gdzie są... Dobra, tu jest pieszy. Tu jest pierwszy. Tu jest drugi. No, jedziemy do 3. Tylko... Tu jest w ogóle jakiś przejazd? Oczywiście, że go nie ma. To jest to palące się auto. Też straciłem dużo czasu. Bo ono mi niestety zasłoniło kilka istotnych rzeczy. Dobra, tu mamy 3. Dobra, nasza, połowa za nami. No tak, tylko że potem znowu będę... Nie będę wiedział, gdzie są następne. Uwięzione ofiary. Dobra, tam jest kolejny. No i dobra, udało się. Jeszcze 2. Tylko gdzie oni mogą być? Tu by się przydała mapka, naprawdę by się przydała mapka. Wiem, żeby było za łatwo, ale... Teraz to jest po prostu za trudne. W tej chwili. Dobra, mamy 5. No i rzecz jasna, teraz będzie 6, a nie będę... A, tam jest. Uff, w końcu to wygram. No, udało mi się. Fartem, ale się udało. Niestety, kurde, nie odblokowały mi się wszystkie misje, więc będę musiał jakąś misję powtórzyć. No to powtórzmy sobie ten wyścig. No i jeśli mi się uda tego Ghost Cada wyprzedzić, albo minimalnie być za nim, no to wtedy myślę, że mi się uda w ogóle odblokować te nowe trasy. Uwierzcie mi, że tutaj robienie let's playa z tej gry, no jest wymagające. Misje chociaż, znaczy chociaż... Nie wiem, ile czasu zajmie mi przejście całej gry. Podejrzewam, że nie będzie to zbyt wiele. Myślę, że to nie przekroczy 2 godzin, a nawet jeśli przekroczy, to minimalnie. Mimo, że właśnie tak krótko, ta gra jest dość krótka, to jednak... No, załóżmy, że gracie w nią pierwszy raz, no i właściwie... Będziecie się męczyć z tymi misjami dość długo. Nie mówiąc już o tym, że większość będziecie musieli ponawiać po to, aby mieć dalsze misje. A tu bodajże jest 8 chyba światów. 8 albo 7. Już nawet nie pamiętam, ale jeśli by było 7, to by oznaczało, że to jest przedostatni. No nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze parę dziwnych misji jest do przejścia. Ale jak nam się odblokują nowe misje, to wtedy będę mógł to potwierdzić albo temu zaprzeczyć. No i mamy final lap. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę. No, teraz to już na bank powinno mi się odblokować
Nowa misja. A, czyli jednak dobrze mówiłem. Siódmy świat jest ostatnim, czyli to jest przedostatni świat, tak naprawdę. I ostatnia część będzie już ostatnim zagrajmy w Buzzing Cars. No więc na razie wiem, że tam Pain Killera już skończyłem, ale na razie nowych dyspełów się nie spodziewajcie, z tego względu, że chcę jeszcze nagrać właśnie tę siódmą część. No i wtedy zastanowimy się nad następnymi let's playami. A póki co się z wami żegnam i do następnego.